Nazywam się Maria Springwald, a to jest moja historia. To są mistrzynie Europy! Nikt nam tego złota nie odbierze! Polki są! Mamy to! Jest złoto! Moja przygoda z wioślarstwem rozpoczęła się 15 lat temu. W trakcie zajęć WF-u pani nauczycielka w 5 klasie podstawówki wzięła nas na zajęcia do klubu wioślarskiego i trenerka Iwona Wójcik-Pietruszka pokazała nam, czym jest wioślarstwo i przeprowadziła trening na ergometrach. W pierwszym roku, jak zaczęłam trenować, zdobyłam medal mistrzostw Polski, złoty. I w zasadzie po tym sukcesie już ciężko było mnie odwieść od wiosłowania i rzeczywiście stało się to moim życiem i moją pasją. W czwórce podwójnej kobiet każda wioślarka ma po dwa wiosła. Długość łodzi wynosi 13 metrów i 40 centymetrów, a jej minimalna waga to 52 kg. Typowy dzień treningowy rozpoczyna się o 7 rano, zazwyczaj rozruchem. Po tym rozruchu idziemy na śniadanie. Po śniadaniu jest zazwyczaj główny trening tematyczny. Po obiedzie jest trening uzupełniający, siłowy albo wolny, który się zdarza 1, 2 lub 3 razy w tygodniu. Najbardziej lubię wiosłowanie na wodzie, bo to jest wioślarstwo prawdziwe, tak? Ale poza tym robimy dużo innych rzeczy, jeździmy na rowerze, biegamy. Jeździmy na ergometrze głównie, bo to jest tak jakby odzwierciedlenie ruchu wioślarskiego. Poza domem jesteśmy 260, nawet czasem 300 dni w roku. Żyjemy na walizkach, nie jest to łatwe, bo brakuje tego czasu w domu, brakuje bliskości rodziny. No ale coś za coś, albo się trenuje, albo się ma życie prywatne tak naprawdę. Współpraca z koleżankami idzie nam bardzo dobrze, lubimy się, dogadujemy się, spędzamy z sobą bardzo dużo czasu, ale każda z nas jest inna. Ja jestem na przykład spokojniejsza, Agnieszka jest też spokojniejsza, ale zupełnie inna. A Marta z Kasią są młodsze, dużo bardziej żywiołowe. Najważniejsze jest to właśnie, żebyśmy się dogadywały i dążyły w jednym kierunku, zarówno na treningu, tak naprawdę i poza.